Ale po tym tuningu to wygląda kosmicznie, co? Bardzo, nie? Bardzo. Też mi się podoba. Nie dało się jakoś delikatniej? Aż takie zmiany? Chyba, wiesz co, otworzę punkt z tuningiem. Tak, punkt z tuningiem. Tuning out u szafy. Szafa autotuning. Kassandra, weź mi zdrać jedną rzecz. Nie mogę. Jakie jest twoje marzenie prezentowe na pod choinkę, żebym wiedział? Ty wiesz, Marcin. Nie, no, czy marzysz, czego chcesz? Nikt nie wie, a ty wiesz. Nie, no, to weź mi powiedz. Żebym wiedział na pewno. Ale nagrywasz? Bo się okaże, że... Ale nagrywasz. Co? Nagrywasz. To ci nie powiem. No powiedz mi. No powiedz mi. Nie. A co, wstydzisz się? Ja się nie wstydzę, ale ty się możesz powstydzić. Wtedy. No i co? No nie, no co ty pod tę choinkę chcesz? Pytam normalnie. Nie, nic nie chcę, daj mi spokój, zwariowałem. Aby tak, że nic nie chcę, daj mi spokój. A jak nic nie ma, to potem będzie afera. A ty co chcesz? Ja to mówię, że nic nie chcę i nic nie chcę. Nie, mówiłeś mi, że chcesz Teslę. No Teslę tak, ale... Przed kamerą. Jeżeli jesteś w stanie, no to ja chętnie, no. Nie, naprawdę pytam się, Marcin, co ty chcesz? Ja nic nie chcę. Ja pierdykam, no właśnie to uwielbiam, a potem ci kupię, nie wiem, szybkowar, to powiesz, do garów, mopa ci. Sam se kup szybkowar. Kupię ci mopa elektrycznego i co będzie? I będzie afera. Pogrzało cię chyba. Ty czekaj, bo ja gdzie jadę? Musimy tu wyjechać stąd. Pojedziemy tu. Określ się, co chcesz. Pytam się ostatni raz. Marcin, ty mnie nie szantażuj kamerą. Tylko to ja ci pierwsza zadam to pytanie i to ty powinieneś mi pierwszy odpowiedzieć, co chcesz. Dopiero wtedy... Ja chcę warsa po goleniu. Nieprawda. No prawda. Nieprawda. Przerzucam się na warsa, nie będę tym francuskim świniom dawał zarobić. Aha. Francuskim świniom? Jezu. No. A nie wiem, czy zdążą przyjść takie perfumki twoje, jak ci je zamówię. Ale je kupisz w Supersamie u nas. Przecież nie kupię warsa, no zwariowałeś. Dlaczego? Ja chcę warsa. Bo wars jest zarezerwowany dla innych osób. Nie, ja chcę warsa. Wars jest zajebisty. Znaczy, fajnie, że używasz warsa. Dziadka mi przypominasz wiem, dzięki temu. Ale tak ładnie pachnie, no mi się podoba. Dobra, to już my ustaliliśmy, co ja chcę. Co ty chcesz? Nie, ja nic nie chcę. No nie, już powiedziałem, co ty chcesz. No to, co ja chcę teraz? Właśnie szantażujesz mnie, bo kamera jest włączona, a poza tym to mi powiedziałeś na odwal się, że chcesz warsa. Nie! I zostawiasz mnie nadal z problemem. Nie. Taka prawda. Ale dlaczego nie chcesz mi dać tego, czego ja chcę? Bo kłamiesz mnie, Marcin. Ale ja chcę warsa. Dupa. Właśnie, to jest taka jest dyskusja. Z blondyneczką. Warsa chcę. Co ty chcesz? Też chcę warsa. No wiesz, bo jak u mnie nie ma problemu. Jak chcesz warsa, to... Chcesz warsa, masz warsa. Chcesz warsa, masz warsa, żeby kutym płaczu nie było. Nie. Dzisiaj składamy komputer dla naszego klienta. Będzie to arcymocna jednostka, wyposażona w wszystko, co najnowsze. Nie, tak naprawdę ci wprawka. To jak na taką tanią płytę, to wygląda całkiem nieźle. MSI. Serio, ma prawie 600 chyba, tak? Nie. Mówię na tanią, jak Asusy patrzyłem ostatnio, te Z70 przekuł dwa kafle za sztukę. Kurwa, no tak jest z tańszych na chipsetie Z70. To jest po prostu bieda, można najpierw powiedzieć. Najpierw M2, nie? Do tego się musimy dostać, żeby dysk wrzucić. Aha, czyli to trzeba odkręcić. Tak. Znaczy, nie, a tu dwie wchodzą? Jak to w ogóle działa? To są podobno dwa złącza M2 w tej płycie, ale gdzie one są? Chyba dwa, tak. A nie, tu patrz, tu jest jedna. Tu jest. A, tu jest drugie. Nie, to tutaj nie ma złącza M2, to są dwa złącza. No właśnie, inżynierze. Byśmy tu spalnikiem weszli ten temat i by nie było co zbierać. Tutaj do tego. Czyli trzeba tą śrubkę przerzucić. Decyzję, że swojego desktopa też zmieniam, bo już muszę wejść w tę technologię, bo nie ma na co czekać. I co, procesor? Tak. I piątka. Odblokowany. Będziemy kręcić? Będziemy kręcić. A tak płyta kręci? Kręć. A robimy skalpa? Nie, skalpa nie. Chodź, robimy, mam szlifierę na górze. No zamykaj, zamykaj. Pięknie. Jestem jak się wykręci taki. Z dun. Jakie chłodzenie? Bo tak, ramy takie idą. Fera trójka. Fera trójka. Proszę bardzo, już chłodzenie przygotowane. Elegancko, ja pierdzielę. Wiatraki. Jeszcze tylko doktor zamontuje. Będziemy chłodzić. No maksa. Opis. Już? Dim 1. Dim 2. Dim 1. Aha, tu są first. Teraz będzie fala hejty, jak to nagrać, wiesz o tym? Dlaczego? Bo jest tyle metod,
No wszystkie tak. metody testowałem. Nie ma, dobra, wystarczy. Nie ma w ogóle żadnej różnicy, czy taka, czy sraka, czy owaka. Czy się X-a stawia, czy się kresuje, czy się rozprowadza. Taka jest ok, sprawdzona. I polecam wszystkim, działa, podkręcać można. No już sobie stoi. Nawet jak na to chłodzenie wygląda, to całkiem nieźle. Nie no, powiem ci. A nie ma PC speakera do tego? Jest w człowieku jest, od pierwszego, no. Od kopa jornu. Ja pierniczę, jak szef ty, ale składam. Zobacz, jak kiedyś ścieżki ma. Patrz, chłopie. Ty. Zobacz, co się dzieje. Ty, ale fachowa robota, kabelki widzę elegancko poukładane, no naprawdę. Aż zazdroszczę przy czemu właścicielowi. Zobaczysz, Poli, jak chcesz zerwać? No, Arsenal Gaming, ja pierniczę. Lidze Nikkei to z dywidium. Uuu. No, robię pełną prezentację. Jeszcze by się tam jakieś przydały dodatkowe światło. MSI to nigdy nie miałem, zawsze jakoś w Asusa szedłem. No ale już widzisz, poszedł z zewnętrznego. Poszedł bez problemu. Tam powinno być, wiesz, pod czym? Pod, normalnie w jak już zainstalujemy system. No, fajnie, krzywa pracy wentylatora. Tak, jak ja odczytuję. No, fajnie to wygląda. Ale jedyny wentylator tylko podpięty, nie? No tak, tak, no reszta jest... Reszta jest sterowana z zabudowy. Tak, też jest... No, groszki ptysiołe mają być. Szukaj. Znalazłem coś pod choinkę. Dla ciebie. Wtedy jak to robiłaś, to nie było takie czerwone. Było. Na pewno? Na pewno. No to może jeszcze trochę papryki tu dosypać. Jakie papryki? Ostrej. Nie, bo Mario ma wieże wrażliwe. A, to ja sobie najwyżej do siebie dosypię. Biorę się dzisiaj za Xboxa, bo się okazało, że muszę go oddać przed świętami. Niestety, a liczyłem, że wtedy trochę więcej czasu i go bardziej będę mógł przetestować. Tak więc lipa, dzisiaj poświęcam temu tematowi. Pół dnia na przygotowanie przede wszystkim jakiejś relacji, jak to wszystko działa. Oczywiście ją zlinkuję w opisie, jakby to mogło być inaczej. Tak mniej więcej to wygląda od kuchni, proszę bardzo. Ustawienie aparatu i teraz zaraz odpalam Xboxa. Mi nowa karta, jeszcze taka uwaga, zawsze po takim wyjeździe, tak jak w Stanach, gdzie się dużo rzeczy załatwia bez PIN-u, bez potwierdzenia jakiegokolwiek, tylko przesuwając kartę, dobrze sobie zastrzec ją. Ja mam właśnie taką na Stany, mam dolarową, po przyjeździe zastrzegam, wyrabiam nową, dychę to kosztuje, ale śpicie spokojnie. Jeszcze zapomniałem pokazać mojej ostatniej zdobyczy ze Stanów, takie graty, żeśmy targali. W sklepie dolarowym kupione, po dolarze. Szkoda było nie wziąć hot doga oraz kawałka pizzy w formie poduszek. Fajne, nie? Sandra, zaczęłaś beze mnie i nici zgotuj z szafą, jeśli chodzi o przepis. To nie jest gotuj z szafą, tylko gotuj z Kasandrą. A gdzie można twoje przepisy oglądać? Na www.cassandrawhite.pl. www.cassandrawhite.pl. Ciekaw jestem, czy się coś pojawi. Rok czeka na ciebie ta strona. Coś chyba zawodniste ci wychodzi. Amciu, kurnia. Rośnie. Dzisiaj tutaj jest podgrzewanie zrobione tego. Dobra, mam herbatkę, ale wiesz... Jeśli chcecie przysłać zapasu... Michał, bez pewnych rzeczy nie można, bo... Wiesz co... Co ty kamerę w lodówce zacząłeś słuchać? Ja trzymam w lodówce, Kasia mi chowa do lodówki. Jak nie weźmiemy, nie zażyjemy witaminy, to będziesz chory po prostu zimne. Dziewczyny, co dzisiaj gotujecie? Kasia, no chłopaki mieli gotować chyba. Nie, 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 nie. Inaczej nie będzie. Dzisiaj nie jest gotuj z szafą. Ja myślałem, że jakieś takie przynajmniej stroje kuchareczek będą przygotowane, a tu nic, zupełnie. Ty patrz. Patrz, jak... rusza się jak... Jak co? Co tak się rusza? Szafa! Widzisz, teraz będą się ze mną śmiać. Smakujcie, bo już trzeba... Mam sprawdzić sos? Tak, i trzymaj ten. Sprawdź, jak cię niżej ten sos. Zobaczę, czy dobry zrobiłem. Razem zrobić. Uuu, ale widzę, że tym razem nie pożałowałaś ilości. No nie, specjalnie. Nie, no Marcin, ale no super. No spróbuj. Nie, nie możemy jeść. Nie wiem, czy jest dobry. Wygląda jak poduszka, że tak powiem, powietrzna w samochodzie. Moje ręki są ładne. A co, ja jestem brzydki? Kasia, wyglądałem jak pierożki. No. Kasia. Ale się chowam za Marcinem. Cytryna, ty co? Kręcisz dymy?
Ja pietyka. 2 tygodnie święta, nowe roki. Jakieś uwagi? Marysia, powiedz mi, co ci przyświecało, żeby wykonać to ciastko na choinkę? Właśnie, co ci przyświecało? To jest grzybek. Właśnie, to jest grzybek. Dobrze go trzymasz. Co ci przyświecało, żeby zrobić takie ciastko tylko na choinkę? Nie urósł. Takie niespodzianki tutaj, proszę bardzo. Wczoraj z mamą było robione? Tak. Leczna tradycja. Teraz będziemy jeść.